24 zawodników i dokładnie trzeba wyprzedzić było 8. Udało mi się to z 13 czasem w kwalifikacjach. No, bardzo szczęśliwy jestem właśnie, że mogłem brać udział właśnie w kolejnym etapie skikrosu. Na pewno dużo czasu, czy dużo prędkości traciłem na całym początku, czyli na starcie, poprzez sekcję falową, gdzie trzeba było bardzo mocno pracować nogami, odbijać się, a ja byłem właśnie pierwszy raz na takim torze, dlatego próbowałem jak najlepiej, jak można, ale niestety ten odcinek na starcie, który traciłem, był za duży. Później z biegiem właśnie tego całego przejazdu nadrabiałem, więc ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego dnia. Za pierwszym razem, jak byliśmy w czwórkach, okazało się, że mogę wybierać swój własny tor poprzez najlepszy czas z kwalifikacji z naszych czterech zawodników. Nie wie, no dokładnie, tak naprawdę pytałem wszystkiego, nie wiedziałem, jak to się wszystko dzieje, jakby wszystko było dla mnie to nowe, ale no, z pierwszym przejazdem już poczułem, o co w tym chodzi, ponieważ już zawodnik wypychał mnie barkiem, gdzie chciałem go wyprzedzić i objąć prowadzenie właśnie w mecie, ale już taktycznie zrozumiałem, na czym to polega, że no, trzeba pracować ciałem i taktycznie podchodzić i patrzeć, trzeba patrzeć po prostu na siebie, żeby znaleźć swój czas.